Podcast Jezuicki. Bardzo serdecznie witamy Was wszystkich, nasi drodzy słuchacze, po dłuższej przerwie. My jesteśmy no, może nie najbardziej regularnym podcastem jezuickim w historii Towarzystwa Jezusowego, ale jesteśmy i wracamy na pewno na, na każde święta, czyli na zbliżające się święta Wielkanocne i byliśmy ostatnio po świętach Bożego Narodzenia. Dzisiaj, proszę Państwa, same problemy. Dominik Dubiel, który najczęściej ze mną ten podcast prowadzi, został zatrzymany przez naszych recepcjonistów, ponieważ no, nie do Końca jest y, 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 jakoś zgodny z tymi wszystkimi y, obwarowaniami i obostrzeniami covidowymi. Nie wiem, co on tam wymyślił, ale nie, wpu nie wpuścili go do Radia, więc jesteśmy dzisiaj we dwóch, y, moim gościem i waszym jest y, Wiaczesław Okuń, Jezuita y, z Ukrainy. Witaj serdecznie. Cześć. Szczęść Boże, cześć. Zanim zaczniemy rozmawiać o tej całej sytuacji, bo oczywiście będziemy mówić o wojnie, to powiedz, powiedz coś o sobie. Jak to się stało? Kim ty jesteś? Jak to się stało, że znalazłeś się w Rzymie? E, jak to, 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 co wspomniałeś na początku, jest nie do końca prawdą. Jestem urodzonym w Kazachstanie, no tak. e, czyli w tej części Związku Radzieckiego, która teraz jest Kazachstanem, ale w rodzinie ukraińskiej. Moi dziadkowie pochodzą z Ukrainy Zachodniej, z za byłego obwodu. Stanisławowskiego, mhm, czyli, czyli teraz współczesny Iwano Frankie, jest dokładnie. I w latach 40., -tych, jak spotkały ich ta dola, los wielu Ukraińców, które, którzy zostali ofiarami właśnie systemu komunistycznego, zostali deportowani na początku do Syberii, a później do Kazachstanu, gdzie, są, gdzie urodzili się na początku moi rodzice. I 35, 35 lat temu. E, urodziłem się ja. E, po maturze wstąpiłem do seminarium e, diecezjalnego w Lwowie, greko bo jestem z rodziny greko jestem greko-katolikiem i e, po czterech latach e, studiów e, na seminarium spotkałem Jezuitów i e, wstąpiłem do zakonu. A teraz jesteś w Rzymie i co robisz w Rzymie? E, jestem w Rzymie. Jest, e, jest to mój szósty rok w wiecznym mieście. Po skończonych studiach licencjackich na Uniwersytecie Gregoriańskim kontynuuję studia podyplomowe, czyli ten licencjat kościelny ze studiów biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym. Mhm. Ten ostatni miesiąc, bo dzisiaj jest rocznica, miesiąc dokładnie od, od wybuchu wojny, od, a może powiedzieć, od inwazji Rosji na Ukrainę. Jak ten miesiąc wyglądał w Twoim życiu? Co, co się działo przez ten czas? Ja pamiętam, jak dzisiaj zadzwoniła do mnie o 6 nad ranem moja koleżanka z Kijowa, która jest dziennikarką i, i powiedziała, że zaczęła się wojna. Ja nie mogę mu wierzyć, bo dopiero się ubudziłam przez ten telefon i, i przerwałam rozmowę. Spojrzałam, co pisze internet. I cały internet oczywiście pisał o tych bombardowaniach, o wojskach Rosji, które przekroczyły granicę ukraińską prawie na wszystkich kierunkach na Krymie, na wschodzie Ukrainy, ze strony Białorusi więc ta cała, to całe niebezpieczeństwo, o którym wiesz, wszyscy słyszeliśmy i tak naprawdę z nadzieją wierzyliśmy, że te, te, to jednak. Się nie stanie. Gromadzenie tych wojsk rosyjskich wzdłuż całej granicy, ponad 150 tysięcy, są amunicją, artylerią, samolotami i tak dalej. Myśleliśmy, że to po prostu jest takie granie siłą na siłę, żeby przekonać Zachód i przede wszystkim Ukrainę, że z Rosją się nie żartuje. Niestety, niestety to nie był żart. Zaczęło się. Taka totalna wojna, całą skalę. I do dzisiaj, em, od pierwszych momentów i do dzisiaj, ja e, jakoś nie mogę poukładać to sobie w głowie, ta cała rzeczywistość, która w moim systemie koordynat e, wartości, e, rozumienia świata po prostu się nie odnajduje. E, szczególnie jeżeli chodzi o o niszczenie infrastruktury, o zabicie dzieci przez bombardowanie, przez te rakiety, bomby, które są rzucane prawie po, cały, po całym terytorium Ukrainy. Okej, okay, wiesz co, pogadamy jeszcze o tym, yeah. o tym co się dzieje na Ukrainie i jak to odbierasz i... i, i... Od tej strony duchowej też o, ty, o tym porozmawiamy, ale właśnie chciałem wrócić do tego Twojego miesiąca, bo ja, oczywiście życie ludzi, którzy są teraz na Ukrainie, zmieniło się diametralnie. To jest zupełnie inny świat pokój i wojna. Ja nie mogę o tym mówić, bo nie mam pojęcia, jak to działa, jak, jak, jak się człowiek wtedy czuje. Ale Ty. No urodziłeś się w Kazachstanie oczywiście, ale jesteś Ukraińcem hmm. i jak ten czas wyglądał w twoim życiu przez ten miesiąc, jak wyglądały twoje kontakty ze znajomymi, hmm. bo ty masz znajomych, masz rodzinę na Ukrainie, hmm. tutaj też jest y, wiele tak, osób tak. związanych z Ukrainą, byłeś w wielu miejscach, mówiłeś o Ukrainie, pamiętam odprawialiśmy razem mszę przecież z flagą Ukrainy o, o pokój, to, to jest zupełnie, te, wszystko się zmieniło można powiedzieć o 180 stopni. Hmm. E, oczywiście najtrudniejszym był pierwszy tydzień mhm. prawie całkowity brak snu. E, dlaczego? Bo e, starałeś się zrozumieć e, tą rzeczywistość, w której się znalazł mój kraj. Tak, ty mówisz, no dobrze, się rodziłem w Kazachstanie, tylko się identyfikuję jako Ukraińiec, przeżyłem tam 5 lat. E, pracowałam jako jezuita już z uchodźcami, ale to było jeszcze przed wojną, jeszcze przed 13 rokiem. E, nie. Ale od samego początku um, pytanie, które zadawałem sobie i na które starałem się odpowiedzieć, co mogę zrobić tutaj w Rzymie, będąc, um, dlatego żeby pomóc moim rodakom. I oczywiście, jedna z pierwszych rzeczy to była um, jak, jakieś różne inicjatywy zbioru różnych rzeczy, um, od, od pieniędzy po, po śpiwory. Od jedzenia po medykamenty, bo e, znając oczywiście dużo znajomych Ukraińców z naszych parafii, ale te, też pracując już od lat za, e, z, ucho, za, nie z uchodźcami, ze skautami, z harcerzami włoskimi, to był taki apel wieczorstwo, co możemy zrobić, jak możemy pomóc. E, I będąc małym człowiekiem w, w tym ogromie e, głosów, czyli tych. Tych, tych, tych głosów pragnień, żeby pomóc, to mnie przerastało, więc starałem się w jakiś sposób kontaktować ludźmi z innymi ludźmi. W drugim tygodniu, jak, jak eskalacja zaczęła rosnąć i już moi przyjaciele zaczęli konkretnie wyjeżdżać z, z Ukrainy, to przez tą formację międzynarodową, którą otrzymałem w Towarzystwie Jezusowym, czyli studia i w Polsce, i jakieś wyjazdy na Węgry, i studia tutaj w Rzymie, które, z którymi, przez które poznałem jezuitów i z Niemiec, i z Austrii, i, z, i z, Węg z Węgier, i z Chorwacji, więc szukałem kontakty w tych krajach, żeby pomóc Ukraińcom, które się przedostały na tereny Europy, um, ułatwić im trochę życie, odnalezienie, nie wiem, Pomoc medyczna, e, pomoc psychologiczna, e, załatwienie różnych dokumentów, ale też, e, co jest najważniejsze teraz e, i, i z czym przede wszystkim w Polsce widać, że, 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 że coraz z każdym dniem rośnie ten problem, gdzie mogę po prostu prze, przebyć noc. Mhm. E, więc e, przez te telefony, cały, czasami całą noc, więc szukałem, Ludzi w, od Gdyni po, po Zakopane i od, od, od Wrocławia po, po Białystok, i starałem się kontaktować ich z mymi znajomymi. Wiesz, udało się tutaj um, zorganizować um, pobyt dla wielu rodzin, um, które, które są już we Włoszech. I właśnie od, od, od tygodnia, już w następnym tygodniu, też w niedzielę będę jechał znowu do Neapolu. Do jednej dzielnicy przyjechało ponad 40 rodzin i jeżdżę tam, żeby, żeby służyć im liturgii w języku ukraińskim, żeby spowiadać, żeby być, być z tymi ludźmi. Bo to są nie, oso nie są osoby, które oczywiście niektórych poznałem dopiero teraz, e, o, o, odpowiadając na ten apel, że jest potrzeba tutaj księdza ukraińskiego w, w Neapolu, ale też przyjechali e, e, rodziny moich przyjaciół z małymi dziećmi. Z pytaniami proszę księdza, co z tym wszystkim będzie, jak mogę radzić z, z, z poczuciem beznadziejnie, z, z tą agresją, która się rodzi w nas wobec, wobec Rosjan. Wobec Rosjan, bezpośrednio wobec prezydenta rosyjskiego i, i staram się jakoś otworzyć tym ludziom niebo i dać trochę światła. W tych ciemnościach. A powiedz, jak sobie ty z tym radzisz? Bo bardzo wielu ludzi, z którymi ja rozmawiam, a rozmawiam naprawdę z mnóstwem ludzi z Ukrainy, yy, których poznaję właśnie w czasie tej wojny, taki ojciec Misza z Hersonia, i, no i wielu ludzi, z którymi rozmawiam, nagrywam z niej wywiady, to oni mówią, że żeby się modlić za nich, żeby sobie radzili właśnie z nienawiścią. Mhm. Nie? Jak ty sobie z tym wszystkim radzisz? Z tym, o czym powiedziałeś. Kiedy sobie odpowiedziałam na to pytanie, że jednak mój front jest tutaj, mimo tego, że na przykład jeden z moich współbraci Ukraińców z Żytomierza przerwał studia doktoranckie, wrócił z Kalifornii do Polski, żeby koordynować właśnie pomoc ze strony Towarzystwa Jezusowego obu prowincji na rzecz uchodźców, to jednak ja zrozumiałam, że tutaj, będąc w Rzymie, ja też mogę pomóc, bo przyjeżdża już. Tu wiel... ogromna liczba ludzi, nie taka oczywiście, jak, oczywiście jak, 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 w, jak w Polsce, ale też znacząca, które będą potrzebowali i tłumaczy, i oczywiście jakoś pomóc w koordynacji różnych rzeczy, poszukiwania, załatwiania pracy, rzeczy i dokumentów, ale też pomoc duchowa. Więc e, sobie powiedziałam, ok, jestem tutaj, na tym miejscu, więc ten front, w którym w, na którym jestem, jest przecieka albo odbywa się tutaj, w Rzymie, we Włoszech i tak dalej. Ale kiedy co, codziennie, co wieczór siadam jakoś podsumować ten dzień, zrobić ten nasz ignacjański rachunek sumienia i zobaczyć, gdzie Pan Bóg jest, gdzie jest tak naprawdę mój front, rozumiem coraz częściej ten cytat Sołżenicyna, że ta granica między dobrym a złem, Między wojną a pokojem, między, między kłamstwem a prawdą, znajduje się w moim sercu, w sercu każdego człowieka, które teraz niestety musi, musi przechodzić przez, przez te, te koszmary wojny. Nie? Jest bardzo łatwo więc się podać tym emocjom, szczególnie szczególnie chodzi o osoby, które straciły wszystko. Mam, znam przyjaciół, które straciły wszystko z dnia na dzień. Dla mnie był, wiesz, takim, powiedzmy, też pytaniem, nie pytaniem, momentem trudnym, kiedy dzwoniłem do koleżanki z jednej ze wspólnot katolickich z Kijowa, ona sama mieszka w Irpiniu, tym mieście, które cał, zostało prawie całkowicie zniszczone. I dzwoniłam od tygodnia i nie mogłem się dodzwonić do niej. Straszne miejsce. To właśnie opowiadali mi o tym y, zakonnicy y, Marianie, że tam po prostu są polowania na ludzi przez Dokładnie. Zemocjanie. I ona spędziła. E, e, tydzień w, w, w piwnicy, mhm. bez światła, bez prądu, bez, e, bez ogrzewania, e, bez wody, więc. E, Coś e, niesamowitego, i ja nie wiem, co się rodziło w tym, e, w ich sercach, w ich duszach, w ich głowach, jakie pytania, ale e, poddać się właśnie tym emocjom i zacząć nienawidzić wszystkich, przede wszystkim wrogów to jest ta, ta porażka, którą niestety, niestety, e, może przeżyć każdy chrześcijanin. Dla mnie takim trudnym momentem był chyba właśnie siódmy dzień czy szósty, nie pamiętam dokładnie, kiedy po raz pierwszy zapłakałem na zdjęcia z Mariupola, kiedy zobaczyłem to dziecko, które, które starało się jakoś reanimować. To dziewczynka. Tą dziewczynkę, która niestety nie, nie dała rady sobie. I właśnie w tym momencie zrozumiałam, że gdzieś i w moim sercu zaczyna się tkwić właśnie to, 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 to ziarno bez nadziei. I to jest. Ja nie wiem, nie wiem, jak to opisać, bo kiedy człowiek traci całkowitą nadzieję, wszystko zaczyna się robić ciemnym. Nie ma światła całkowitego, niby Pan Bóg nie zmartwychwstał, że śmierć jednak zwyciężyła, więc. Uwierzenie w to jest bardzo niebezpieczne. Więc, w tych sytuacjach, już przeżywając ten dzień, tamten dzień, który, który wspominam, wróciłem do kaplicy, zapaliłem świecę, upadłem na kolana i prosiłem Pana Boga, żeby dał to światło. I mi się wydaje, że, że on dał, bo jednak wierzę w Chrystusa zmartwychwstałego, wiesz. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, jak ja to przeżywam, e, zadałam sobie pytanie i wracam oczywiście. Mi się wydaje, że tutaj nie tylko dla Ukraińców, ale dla, e, dla człowieka, który teraz się modli, która, który, który jest blisko Ukrainy, te wszystkie teksty, psalmów, Starego czy Nowego Testamentu, odkrywają się przede mną w nowym świetle. A duchowość ignacjańska, ona w jakiś sposób się odkryła przed tobą w nowym świetle w tej sytuacji? Było coś takiego, no mówiłeś o rachunku sumienia chociażby, wspomniałeś o tym, było coś takiego w tej duchowości, w Ignacym, w całej formacji, którą przeżyłeś, przecież my tyle lat spędzamy na tej formacji, co w jakiś sposób ci pomogło, dało ci jakąś nadzieję? Oczywiście, oczywiście tak. Wypuścicie? Eee. Już? No, i to, to jest cud właśnie dzisiejszego podcastu, że się udało Dominikowi Dubielowi dostać do naszego studia. Więc w, każdy, w każdej bez nadziei jest jednak nadzieja. No nie już tego zamknąć. To, jest, to są studia, to z lat 70. to trzeba umieć zamknąć. Siadaj. Tak, a mnie w tych latach jeszcze nie było na świecie. Nie, no, no mnie było? też nie było, jego też nie, nie, było. nie było. Słuchaj, o czym gadaliśmy? Gadaliśmy o różnych rzeczach, yy, ale zapytałem o duchowość ignacjańską, czy ona w jakiś sposób. Przez ten miesiąc, nie? bo jest równo dzisiaj miesiąc od, tak jest. od, od rozpoczęcia wojny. Czy to ona w jakiś wojny. sposób. co? tej fazy tej, wojny. No masz rację, tej fazy no. wojny, nie? Bo tak naprawdę ona trwa 2013-2014 rok już, nie? Czy, czy, czy to w jakiś sposób y, no, pomogło ci dało ci nadzieję? No Zaczęliśmy mówić tylko o Dominik to dotarł? Dotarłem, Więc jeżeli chodzi o duchowość ignacjańską, to przede wszystkim e, to, co mi pomagało, że, 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 że jak proponuje nam ojciec Ignacy w swoich ćwi ćwiczeniach, Naśladowanie Chrystusa idzie właśnie, zaczyna się w końcu pierwszego tygodnia, kiedy, kiedy osoba staje się pod krzyżem, staje pod krzyżem, i jest to potrójne kolokwium, co ja zrobiłem dla Chrystusa, co robię i co muszę zrobić. I więc pokochanie tego Chrystusa, który w tym momencie razem z moim narodem, z, razem z moimi rodakami, wychodzi na krzyż. Więc takie pytanie, które, które stawia sobie mi się wydaje, że każdy izuito oczywiście, ale każdy człowiek, każdy wierzący w Chrystusa, w Jego zmartwychwstania też, w krzyż, w krzyż, w krzyżu jest zbawienie, nie? Czy ja jestem e, w stanie zobaczyć płaczącą twarz Chrystusa w moich rodakach, w tej dziewczynce, o której wspominaliśmy mhm. z Mariupola, w tych e, zbombardowanych miastach, w tych, e, ale w tych, w tych również rosyjskich żołnierzach, Którzy zostali ofiarami kłamstwa, e, manipulacji i którzy może gdzieś w środku swoim nie chcieli tej wojny. No tak, bo część z nich nawet z tego co widziałem na inter w internecie, to nawet nie wiedziała, gdzie jest, nie, nie wiedziała, że, się jakieś myślały, że to jakieś, myśleli, że to jakieś ćwiczenia są w ogóle część z nich, myślę, że no, absolutnie nie myślała o tym, że nie, nie, nienawidzi teraz Ukrainy i chce, chce ją atakować, tylko została po prostu zmanipulowana przez tę propagandę, bardzo mocną propagandę Putina i tej całej szajki, można powiedzieć, która tam dzisiaj rządzi na, na, na Kremlu. No i, i, i na rzecz oczywiście e, rachunek sumienia, o którym wspominaliśmy. W tym mroku, w tych ciemnościach jest coraz trudniej odnaleźć te punkty, albo te momenty, w ciągu dnia albo tygodnia, za które chcę dziękować Panu Bogu. No tak. Więc ten, ten, ten ogrom negatywu, ten ogrom cierpienia, ten ogrom łez ofiar ludzkich ciał, on może w teorii, nie, w teoretycznie zakryć, zakryć moje oczy na, na, na jakieś dobre, pozytywne momenty, na obecność Pana Boga. I ona jest, ona jest bardzo delikatna i ona jest bardzo taka prawie nienamacalna, ale dlatego musisz jeszcze bardziej się wyciszyć, żeby spojrzeć i zobaczyć. Bardzo często właśnie te osoby, które, którym pomagam, albo które, które dzwonią do mnie z, z gotowością, albo z wyrazem oczywiście tego, tej solidarności, żeby pomóc narodu ukraińskiemu. Takim momentem też przełomnym dla mnie był pierwszy tydzień, piątek, sobota, kiedy jezuita z jednej z naszych tutaj parafii, jezuickich Sergio, zadzwonił i zapytał, czy ja mogę terminowo przyjść do, do parafii na Sansabań. I ja przyjechałem i się okazało, że, że on miał spotkanie z, z Ukraińcami. Jedna z tych pań, która przyszła, właśnie była pani, która wyrwała się cudem z buczy. Też pod Kijowem. E, I dwa dni temu, właśnie przed jej przyjazdem, e, e, został zamordowany jej syn, który, który jest właśnie, służył w wojsku. I e, akurat ten wieczór, kiedy rozmawialiśmy, e, 9 marca, on był pochowany na z Poległych, na Alei Sławy, e, w, w Kijowie, i więc e, Prosili mnie i ojca Sergio, czy moglibyśmy w tym następnym dniu, w sobotę, odsłużyć prze pogrzebową. Ja wróciłem do domu, więc spojrzałem na te, na te czytania Ewangelii, które, które wybraliśmy. Właśnie to było czytanie o, o ziarnku... Em, Gorczycy? Nie, nie, nie. O pszenicy, Przenicy, która jeżeli nie umrze, nie, okay. nie, nie, tak nie zostanie owoc. Je, no. I w zupełnie nic mi przychodzi. Oczywiście jakieś kazanie powiedziałem, ale przed tym zadzwoniłem, napisałem do mego współbrata Andrzeja Zielińskiego, słonego kapłana, kapelana wojskowego, który już pochował dziesiątki swoich no, przyjaciół. Tak. Ja mówię: Andrija, ale co ty mówisz ludziom? Mówi: Są takie momenty, kiedy nic nie musisz mówić, musisz po prostu tą osobę ścisnąć. Ogarnąć oczywiście w tych sytuacjach covidowych to jest prawie niemożliwe, a więc staram się po prostu być przy tych ludziach i rozdzielić ten, ten moment, że, że nie są sami. Przede wszystkim to dać trzeba jak Kościół, jako Kościół, jako księża. Nie tylko w tej sytuacji, ale ta sytuacja przede wszystkim jest takim lustrem i Kościoła, i świata, i Europy. Ale trzeba w tej sytuacji pokazać, że osoba, która przeżywa momenty śmierci, cierpienia, koszmarów, wojny, nie przeżywa te rzeczy sama. Jest w komunii z, z, z całym światem, z wierzącymi i poza tym wszystkim. Te osoby, które, które czyli ta, ta pani, która przyszła. I służyliśmy Mrze za, za jej syna. Nie była w ogóle katoliczką, była prawosławną, więc, ale w tej sytuacji chyba no tak. Nie ma różnicy, kim jest. Jasne. Jest wierzącą w Chrystusa, i, i najważniejsze, że, że Kościół i my możemy być, e, być obok niej i starać się jakoś otworzyć e, te chmury, żeby trochę światła mhm. otrzymała, ciepło Mówiłeś wcześniej o tym, że. E... No, że jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby się nie poddać właśnie tej nienawiści mhm. i po prostu być z ludźmi zawsze, no, mając w sercu Pana Boga po prostu, który no, jest czymś zupełnie przeciwieństwem nienawiści, jest, jest miłością i chcę, chciałbym porozmawiać o tym, co, co się będzie działo jutro, bo rozmawiamy 24. Jest ten akt zawierzenia. Niepokalanemu Sercu Maryi, który przebiega dwutorowo, bo papież zawierza w Bazylice Watykańskiej o 17, a yy, no chyba można powiedzieć już nowy prefekt dykasterii do spraw miłosierdzia. Po reformie ostatnio. Po reformie. Kardynał Konrad Krajewski w Fatimie. Yy, I w tym akcie, który mam przed sobą, w tekście tego aktu jest właśnie między innymi taka, taka modlitwa o ugaszenie nienawiści, o ugaszenie pragnienia zemsty yy, i nauczenia się przebaczenia. Czy ten akt ma... Yy, Znaczenie dla Ukrainy dzisiaj, co on takiego nam daje? No bo rozmawiałem dzisiaj. Już zadałem pytanie, zaraz sam odpowiem pewnie. Rozmawiałem dzisiaj z taką siostrą, z siostrą od aniołów z winnicy, siostra Julia Zawodowska. Mhm i ona powiedziała, że to nie może być odbierane jako akt magiczny, nie? że to jest bardziej taka, taka modlitwa, prośba o to, żeby Pan Bóg leczył nasze, nasze serca i nie pozwolił nam nienawidzić. Jeżeli mogę, to powiedzmy od razu odwołać się do, do tej modlitwy, którą recytujemy codziennie, czasami kilkanaście razy dziennie, modlitwa pańska, którą trzymaliśmy bezpośrednio od Jezusa Chrystusa, i to, co najtrudniej nam prawdopodobnie wychodzi z tej modlitwy, właśnie, że prosimy, abyś, Panie, odpuścił nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To w sposób szczególny też do mnie przemawia po reformie liturgicznej w kościele włoskim, gdzie się podkreśla, jako i my. Tak samo jak i my anki No, tak, to An no i, tak, Więc odpuść nam w taki sposób, w jaki my odpusz odpuszczamy innym. Przebać nam tak, jak my nauczyliśmy się przebaczać. Nie? Niebezpieczna modlitwa. Więc jeżeli bierzemy to na serio, no to nie wiem, jakiego miłosierdzia oczekujemy od Pana Boga. Jeżeli chodzi bezpośrednio o ten akt, oczywiście ja go nie biorę e, jako akt magiczny. Według mnie przebaczenie. E, jeżeli chodzi oczywiście o wojnę, jest, jest długą drogą i tu to jako Ukraińcy i Rosjanie musimy to uświadomić sobie, że chodzi prawdopodobnie nawet nie o jedno pokolenie. Mhm. historię, pojednania między narodem polskim a niemieckim trwa dalej. Trwa dalej. Do dzisiaj w rodzinach są pewne. E, jak się nazywa stereotypy? Oczywiście. E, które niestety biorą swój początek w tych, w tych wydarzeniach sprzed 80 lat, już nie. Więc e, według mnie to jest dopiero początek. Dopiero początek, że mimo wszystko, jako chrześcijani, jako naród chrześcijański, e, chcemy. Aby, aby, aby ta przyszłość, która jest jeszcze przed nami i w którą już patrzymy, była właśnie bez nienawiści, bez pragnienia zemsty, ale pełna przebaczenia. I jednak, i jednak, ja, e, ja bym, co, co ja bym dodał, że jednak e, chodzi też, e, albo czego mi tu zabrakowało w tych słowach, e, to sprawiedliwości. Uh -huh. Nie ma, nie ma przebaczenia, nie wierzę w przebaczenie bez sprawiedliwości. Więc e, niektóre rzeczy e, od początku muszą być nazywane tak, jak po są imieniu. po imieniu. Więc że to nie jest operacja e, militarna. militarna, czy to, co w włosku się mówią, konflikto bellico, czy konflikt jakoś tam wojskowy, ale to jest to jest prawdziwa wojna na całą skalę. To jest taka rzecz, nad którą ja się, szczerze mówiąc, zastanawiałem, jak, jak słucham tutaj niektórych komentarzy właśnie we Włoszech. I to, to nie chodzi o jakiś taki ton oceniający, ale mnie to uderzyło, że jak pamiętam zawsze, jak rozmawialiśmy nawet od czasu takich dziecinnych, no nie? Jak się rozmawiało, no to pokój zawsze się rozważało w kontekście sprawiedliwości, nie? Że pokój się osiąga poprzez, poprzez dążenie do dobra wspólnego i do sprawiedliwości. Natomiast tutaj często jest takie myślenie, że pokój to jest przede wszystkim brak wojny w tym momencie w moim najbliższym otoczeniu. I to widziałem w wielu, w wielu mediach tutaj, szczerze mówiąc, we Włoszech, więc mnie to bardzo uderzyło, to co Sławo teraz mówił, że. Że, że chyba to, to jest rzecz, którą, którą chyba musimy powtarzać w naszych takich rozmowach z perspektywy takiej chrześcijańskiej. Że pokój to nie jest brak wojny. Że nie? pokój to, to jest coś więcej niż brak coś wojny. Nie? Że, nie zawieszenie broni. Nie? Że, tak. Że to, jest, nie, to nie jest to, że w tej chwili nikt nie zabija osób w moim najbliższym otoczeniu, tylko to, że dążymy do, do pewnej sprawiedliwości. Nie? Że ludzie nie, nie, nie idą oddawać życie. Yy, dlatego, że z jakiegoś kaprysu, tylko dlatego, że czują potrzebę bronienia swojej wolności i, i tego, co, co, się im, co się im należy, po prostu. nie? Yy, ja kilka dni temu przeczytałem taki, taki blog yy, jednego z włoskich teologów, yy, bardzo znanych, nie wiem, czy miał lat 80-80 parę lat Severino Dianicz, yy, którego teksty o, o eklezjologiczne bardzo sobie cenię natomiast właśnie on komentował ten, ten paragraf o wojnie sprawiedliwej, mm -hmm. e, które z, 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 z katechizmu kościoła katolickiego, jednych, z, powiedzmy, z warunków, e, które musi spełnić wojna sprawiedliwa, żeby być sprawiedliwą, że to państwo, które zaczyna prowadzić wojnę obronną, która może być sprawiedliwa, ma mieć gwarancję, Swego zwycięstwa. Mhm. Jeżeli takiej gwarancji nie ma, i mówi o tym właśnie Dzianić, że jednak musimy e, stanąć w prawdzie, że, że mimo, mimo, mimo e, tej odwagi, tej, tego heroizmu, e, i, i żołnierzy, i wojska ukraińskiego, i całych tych wolontariuszy, e, na, na dłuższą skalę e, Ukraina nie da rady, nawet ze wsparciem militarnym, Krajów NATO i Zachodu, według niego ta wojna od początku nie może być sprawiedliwa. I to w kolejny raz mi pod, pokazuje o to, czym papież Franciszek często mówi. Że rzeczywistość nie jest czarno-biała. Więc nie można po prostu wyrywać coś z kontekstu, nawet katechizmu Kościoła katolickiego i e, użyć. Dla wojny w XXI wieku, którą nikt nie chce nazwać wojną. Więc porzucenie broni, e, wzywanie o pokój, e, jak najbardziej tylko nie przez ultimatum. Więc jeżeli my kogoś wzywamy o porzucenie broi, o, o broni, o pokój, ale tak naprawdę zakrywamy oczy. Na, na zbrodnie wojenne, na to, co, na, na to wszystko, co się dzieje w, w Rosji, gdzie ludzie boją się wyjść na ulicę, gdzie są prześladowani na media nie, 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 niepodległe. Nie? Aresztowani są. Aresztowani są, tak. Ale gdzie również Kościół się zaangażował, prawosławny, nie? po stronie tej wojny, wypowiedział się po stronie tej, tej wojny, też zawierzył swój, swój, swoją, swoje, swoje wojsko pod opiekę Maryi. No tak, to błogosławieństwo patriarchy Cyryla dla tej Gwardii Narodowej to jest naprawdę doku, coś... Dokładnie, więc... Co wywołało ciarki, można pokój, powiedzieć. Pokój jak, pokój jak najbardziej, ale znowu, pokój, ale tylko w świetle prawdy. W świetle prawdy. Jeżeli nie można budować pokój na kłamstwie, albo na półprawdzie, Albo na innym typu pra typie prawdzie, o którym mówił ksiądz Tischner. Okej, okay, no to teraz mi takie pytanie przyszło do głowy. Rzeczywiście, jest coraz więcej kościołów, które e, przestają wymieniać Cyryla w, podczas liturgii. Dzisiaj. Też takie informacje zeszły, że, 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 że ten ukraiński kościół prawosławny też wiele eparchii całych, nie tylko parafii, przestaje to robić. Ten biskup Tomasz, który jest jednym z pomocników, z takich współpracowników patriarchy Cyryla, powiedział wprost, Cyryl tego nie powiedział wprost, ale on tak, że to jest po prostu schizma. Takie, takie działanie, że to jest odłączenie się. I mówimy o, czym, o, o, o tym oczywiście, że świat będzie wyglądał zupełnie inaczej po tej wojnie, ale Kościół też będzie wyglądał inaczej. Myślisz, że, 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 że bardzo dużo się może zmienić, jeżeli chodzi o jedność chrześcijan, też. O tej jedności chrześcijan trzeba mówić oczywiście nie tylko przez, przez wydarzenia od ostatniego miesiąca, ale y, również przez te wydarzenia, które miało miejsce 4 lata temu, kiedy jednak. Kościół prawosławny ukraiński zdecydował się i został wsparty przez patriarchę ekumenicznego i dostał ten, ten tomos, czyli jeżeli w naszych, powiedzmy, realiach katolickich mówimy kościół sui iuris kanoniczny, co przywiodło albo doprowadziło do, do rozerwania stosunków Mówimy dyplomatyczny, czyli rozerwanie komunii mhm. między, między kościołami prawosłownymi, między Moskwą a Konstantynopolem, między Moskwą a Aleksandr czyli Moskwą i całym światem, tak naprawdę. Więc, więc ta, ta separacja i, i odłączenie Moskwy, czyli Kościoła Rosyjskiego w Rosji i też ich strukturach. Ich struktur na, na, na terenie Ukrainy, Białorusi, od całego świata. Zaczęło się 4 lata temu, tak naprawdę. I według, według mnie, wojna w tym, w tym znowu nie pomaga, a tak naprawdę pokazuje who is who. Kto jest kto? Tak jest. Kto jest kto? Więc jak, jak wspomniałem, e, Ukraina jest lustrem dla całego świata, tak naprawdę. A to jest jeden z plusów, jeśli można tak powiedzieć, w ogóle wojny. Rzeczywiście, że wojna pokazuje, kto jest kto. Wszystko się jakby no, wychodzi na światło dzienne. Dokładnie. To znaczy pokazuje i jaka jest mocna moja wiara, i na ile tak naprawdę wierzę w pewne, pewne europejskie, w cudzysłowie, wartości, a ile tak naprawdę. E, mogę, na ile mogę się poświęcić, żeby żeby o te wartości okay. walczyć. Nie? Ale z tym, co mówisz, hu i hu, kto jest kto, to trochę wyszło w kontekście arcybiskupa Światosa Szewczuka, bo on się stał takim liderem, można powiedzieć, chrześcijan na świecie przez ten ostatni miesiąc. Codziennie wydaje. Codziennie na Facebooku publikuje te, te swoje przesłania. Bardzo, bardzo mocne. Dzisiaj, Ale... dzisiaj mówił na przykład o, o Mariupolu, gdzie, gdzie ludzie no, umierają na ulicach, gdzie ludzie nie mają co, co pić. Mówił o tym, że śnieg po prostu stopniał i do tej pory pili śnieg, pili wodę z kaloryferów, a teraz nie mają co pić. O, o wielkich konkretach mówią. Się naprawdę stał wielkim liderem Kościoła dzisiaj. Tak, jak chciałem tylko dodać, że jestem pod ogromnym wrażeniem takiego, takiego przesłań, właśnie się ja to... Rzybisku które bardzo, bardzo jasno nazywają to, co się dzieje, ale jednocześnie on też wiele razy słyszałem w takich jego przesłaniach, właśnie troskę o to, żeby nie ulec nienawiści, nie? żeby nie zacząć nienawidzić, żeby nie wpaść w tę w pułapkę, którą, którą produkuje wojna, tak naprawdę, tak? czyli żeby samemu stać się. W imię pokonania zła, samemu stać się agresorem, więc ja jestem pod, pod dużym wrażeniem. Mnie bardzo uderzyły te pierwsze, pierwsze nagrania e, arcybiskupa Szewczuka Kijowa, gdzie widać było, że i również i kościoła greko e, ma niedospany nocy, tak, tak, e, zapłakane oczy e, i drżący głos. Więc e, Widać, że on jest, jest jeden z nas jednym z nas, że, że ma ten powiedzmy ten zapach swoich owiec, bo również stał się, bo cała kuria się przeprowadziła z Kijowa do Lwowa, bo żeby dali funkcjonować i móc pomóc wszystkim strukturam, również na tych terenach, które zostały okupowane przez, przez Rosję. Ale to, to, co wspominaliście, jest krótkie, ale bardzo klarowne posłanie dla, dla ludzi. Nazywanie rzeczy swoimi imionami wojną, wojną, agresją, agresją, ale też taki apel do całego świata. Spójrzcie na nas, nie rzucajcie, na na, nie rzucajcie nas samych, ale również e, bliskość swego, powiedzmy, arcybiskupa, pasterza do swoich ludzi e, namacalna, taka dotykalna, więc nie jesteście sami. Nawet w tym Majupolu Nie jesteście teraz sami, ja, cały świat. Ja, ja powiem szczerze, że się bardzo blisko właśnie czuję arcybiskupa Światosława Szewczuka, kiedy codziennie czytam czy oglądam te, te mm -hmm. przesłania. Tekst schodzi później, ale raz mi się zdarzyło ze słuchu tłumaczyć, słuchając ukraińskiego. Ja nie znam ukraińskiego, ale jakoś mi się tak udało, że, że usłyszałem, przetłumaczyłem. Powiem szczerze, że dawno się nie czułem tak blisko biskupa. Tak właśnie, wreszcie... Rzeczywiście to, co ty powiedziałeś, poczułem to co, to, co mówił papież. To jest biskup, który pachnie owcami. Tak, i teraz pachnie no, wojną. Teraz pachnie niestety wojną. No bo ta. owce pachną wojną. W bo tym momencie, owce pachną nie? wojną w tym momencie. Co do tego zapachu owiec, to ja bym jeszcze chciał powiedzieć o czymś, co ja myślę że warto podkreślić, że może tak, rozmawiałem ostatnio z takim ojcem z Fastowa, ojcem Miszą, Romaniwem, Yy, yy, jest taki, tak, tak <grymianinem> I on mi powiedział coś takiego, że, yy, ta, że Ta pomoc Polaków dla Ukrainy Która teraz ma miejsce To jest drugi cud rozmnożenia chleba To jest taki nowy cud rozmnożenia chleba yy, I on mówi tak, słuchaj Bo ja się zapytałem, co, co takiego wzrusza go Co go tak porusza w ostatnim czasie To mówi no, no, nie, nie ta wojna, nie to wszystko, co tu się dzieje Też, też, nie? No. A mówi, przede wszystkim mówi, porusza mnie Ta niesamowita pomoc w tej chwili Polski I nie tylko Ukraińców. ta niesamowita solidarność. I powiem Wam, że ja też w tym coraz bardziej widzę, właśnie, niesamowitą obecność Kościoła w tej chwili, w postawie arcybiskupa Szewczuka, w tym, jak ludzie sobie pomagają dzisiaj. Jak wyglądają, ile razy było mówione, że my nie przyjmujemy uchodźców, że my jako Polacy nie lubimy, nie? Z tym różne takie teksty. A dzisiaj 3 miliony prawie, nie? To, co, to, co wspomniałem na początku naszej, naszej rozmowy, i, i to jednak znowu potwierdzę. Kiedy, kiedy były takie nocy i dni, e, kiedy już bezpośrednio moi przyjaciele dzwonili do mnie, słuchaj, czy masz kogoś w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, w Białymstoku, e, czy w Gdyni, w Gdańsku i tak dalej. I wiesz, e, znowu przez, przez te cztery lata, które, które mieszkałem w Polsce, dzwoniłem do przyjaciół, czasami o drugi, o pierwszej w nocy. Pytając, słuchaj, jest rodzina, matka z dwójką dzieci, czy młode marzeństwo, czy osoba starsza ze swoją córką, czy dałoby się rady odebrać ich z granicy? Czy dałoby się rady pójść przenocować na parę dni, póki, póki wyjadą do Włoch, czy na przykład moja koleżanka na, 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 za kilka dni... Wyjechała do, do Danii, bo w Polsce, przepraszam, w Ukrainie pracowała w duńskiej firmie, więc ta firma im zaproponowała ten pobyt w Danii, ale trzeba było znaleźć mieszkanie, znaleźć jakiś pokój w Polsce, i mi wystarczyło 5 minut, żeby znaleźć i samochód. Od Białego Stoku o drugiej w nocy i już przyjaciele wyjeżdżali na, na przejście granic, graniczne, nie do medyki. Czy, czy mieszkani na cały tydzień w Warszawie? Czy to znaczy ten cud, o którym wspomniałeś, nie, o którym wspomniał ojciec e, Misza Romani z, z, z Fastowa, jest e, je, jakby tworzy się przed naszymi oczami. Kiedy jeszcze wczoraj nic nie było, dzisiaj jest wszystko. Kiedy gdzie wczoraj jeszcze nie było żadnych struktur, wyrastają całe miasta. Namiotowe, ale to, co najważniejsze jest w mieście, nie budynki, nie struktury. Ludzie. Ludzie, którzy oddają bardzo często wszystko. Nie, tutaj miałam takie we Włoszech, e, bardzo mnie dotknęło, że, że, że osoby, które sami są biedni, zadzwoniłam na drugi dzień e, wojny. E, mama e, jednego z, z harcerzy, z którym pracuję, mówisz, że jestem mamą Cezario. E, ojcze, czy możemy się spotkać? więc Bo my mamy e, jedną pizzerię i chcemy po prostu cały dzień ten, e, jak się mówi po polsku, profito. profito zysk? Cały ten zysk z całego dnia oddać na rzecz Ukrainy, co Ja pojechałem e, właśnie e, w tą dzielnicę Testaccio, znalazłem tą pizzerię tam Street Food. Nie? Tam, i miałem rozmowę z tą, z tą panią, e, która jest w wieku moich rodziców również e, i ona mi powiedziała, że 6 lat temu oni, oni z mężem są architektami. Sześć lat temu stracili pracę. Musieli zapłacić kilka milionów euro, dług. sprzedali dwa mieszkania, do dzisiaj są w długach. 6 lat temu ona przez przypadek zaproponowała swojemu mężu, a może byś się nauczył robić pizzę i żebyśmy otworzyli pizzerię. I po prostu sześć lat temu oni Stracili wszystko i całą nadzieję, i się dopasowali do nowych realiów. Od architektów, czyli pracy w biurze z papierami, z kreśleniami, zaczęli pracować rękami przy, przy piecu, robiąc chleb i pizzę dla, dla, dla ludzi. I te osoby, które do dzisiaj nie, nie wypłaciły tych długów, ogromnych długów, po prostu cały ten zysk z dnia oddali na, na rzecz uchodźcom. To jest niesamowite. To jest niesamowite, gdzie ci, którzy nie mają, oddają wszystko, żeby mieć jeszcze więcej. To ja mam dokładnie właśnie takie samo, takie samo przemyślenie, jak widzę, wielu moich przyjaciół, wielu moich przyjaciół z, z branży muzycznej, no nie? którzy w ostatnich latach naprawdę, naprawdę cienko przędą, nie? No bo nie, mają, nie mieli przez te lata covidowe, koncertów, praktycznie, i przez te lata żyli, wielu z nich żyło tak naprawdę z oszczędności z, z jakichś poprzednich lat. I teraz, jak się pojawił ten kryzys w ogóle, to, to nie, nie było dla nich w ogóle to nie było kwestia, czy mogą, czy są w stanie, tylko po prostu z tym, co mają, wyszli, wyszli i poprzyjmowali po prostu w swoich, w swoich domach. No bo mówią, że okej, okay, no mi się nie, nie przelewa, ale, ale mam 100% więcej niż te osoby, które teraz straciły wszystko, nie, straciły domy niektórzy bliskich i tak dalej, więc. Więc no, to ty, no ja to mówię z, du, z dużym wzruszeniem. Teraz się, teraz się już na, uczę, uczę panować nad sobą, ale, ale przez pierwsze dni nie byłem w stanie w ogóle o tym mówić, bo też no, chyba to tam mi się się po prostu totalnie łamało. Godzinę temu właśnie przed moim przyjazdem tutaj trzymałem wiadomość na Whatsappie od jednego z moich przyjaciół, który, który jest z Hersonu a więc miasto też jest teraz pod e, kontrolą tak. rosyjską, który wyjechał do Tarnopolu z całą rodziną. No, z rzucani. budynków zniszczonych. Dokładnie, z dokładnie. Więc e, on sam pracuje w jednej e, powiedzmy organizacji pozarządowej, która pomaga biednym, pomagała biednym przed wojną, teraz sam się okazał w tej sytuacji i napisał do mnie ojcze nic nie proszę, trzeba pięć śpiworów, bo prawdopodobnie też będzie będziemy wjeżdżać z tego Tarnopolu z całą rodziną, ma, ma starszych rodziców i e, zadzwoniłem do kilku przyjaciół również moich znaczy tych hercerzy włoskich z którymi pracuję w ciągu 20 minut znaleźliśmy koszty i śpiwory będą kupione jutro prawdopodobnie w poniedziałek E, wyślę tą paczkę na Ukrainę do, do Tarnopola. Wspomniałeś o Hersoniu. Ja ostatnio rozmawiałem z ojcem Mikołajem Bieliczewem właśnie z Hersonia, to jest Marianin. E, I też mu, 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 kazał to powiedzieć. W radiu. jak to się napisałem, to, to się znalazło na stronie internetowej Vatican News. E, o tym, że Ukraińcy są bardzo wdzięczni dzisiaj Polakom, że to jest dług powiedzmy takiej wdzięczności na, na lata, na pokolenia. E, i on powiedział, że no, na pewno będzie to miało potężny wpływ na te nasze zaszłości ukraińsko-polskie, mhm. które były między nami o wołyniu i tak dalej. No nie? Mhm. Jak myślisz, czy to będzie rzeczywiście jakiś, można powiedzieć, przełom? Ja nie myślę, ja wierzę i wiem, no. że to jest już przełom. Okay. To jest już przełom nawet ten, ten, ten fakt, że jestem Ukraińcem, ty jesteś Polakiem, siedzimy, rozmawiamy i nie mamy jakiegoś e, paragnienia. E, Teraz no, również o tej historii polsko-ukraińskiej -polsko trzeba mówić w wprawdzie, no, jakie z jednej, z drugiej strony, ale ta sytuacja, w której teraz się znalazła Ukraina i Polska jest, dlaczego według mnie jest tak blisko, nie, nie chodzi o, 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 tylko o bliskość geograficzną. Nie? Również Polska w XX wieku była ofiarą różnych reżimów, więc te rany są na tyle jeszcze, jeszcze żywe, że oni otworzyły się teraz, ta pamięć I, i to pragnienie bycia bliżej Ukraińców, narodu, który został teraz sam, bo w 1939 roku Polska została sama, mimo tego, że kraje europejskie obiecały. E, więc e, nie chcieli po prostu powtarzać błędów z historii, historii niehistorycznych. Więc e, jestem, jestem przekonany, że, że Ukraina i Polska są dwa kraje, które, które w tej sytuacji tak naprawdę można nazwać braćmi e, jednej krwi, nie, jednej wiary. Mimo, mimo, tego, że są oczywiście różnice historyczne, językowe i, i jakieś kulturalne prawdopodobnie, nie, ale... Ale nieduże tak naprawdę, nie. mam wrażenie, to no. jak się tak rozmawia, właśnie, to jest... właśnie, jeżeli chodzi o, chodzi o, powiedzmy, takie nastroje, nie? Eee, uchodźców, które, które wyjechało niż ponad 3 miliony, pół miliony, nie? wyjechało za granicę, czyli wydostało się do Europy, to większość... Jednak e, chce zostać na jakiś czas w Polsce, bo wierzy, że ta wojna potrwa kilka tygodni to raz. Po drugie, e, w Polsce czują się w, dom, w domu, czyli bliżej do tej sytuacji, powiedzmy, mentalnościowo i tak dalej. Ale to przede wszystkim, że, że, że język nie. No jednak Ukraińc porozumie się z Polakiem szybciej niż z Rumunem. Z Węgrem, Chodzi, nie? No, przykład, tak, w ogóle. Z, <laughs> z Węgrem. Tak. Ale to słyszałem od właśnie od uchodźców, którzy na Węgry też trafili, o, 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 o tym problemie. Nie? Tak. Że, oczywiście jest fajnie, Węgrzy bardzo otwarci, ale napisów nie potrafię zrozumieć, nic, nic mhm. kompletnie inny język. Nie? Tak, ale to też słyszałem od wielu osób, że, że wolą prze, przeczekać z nadzieją, że to się szybko skończy w Polsce, bo w, nawet nie znając żadnego języka, oprócz ukraińskiego, no to można, można się dogadać, a, a, ale nawet, a nawet we Włoszech, no nie, no to jednak dogadać się, gdzie jest w ogóle, o, no, no jest, wszystko jest troszeczkę inaczej jednak i na, nawet obyczaje, jeśli chodzi o to, co się je, jak się je i tak dalej, no to, 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 jest, to jest duża różnica, nie. Okay. Zawsze jak ktoś zna, na przykład mama z dziećmi, no to jest prościej być w domu, w miejscu, w którym się rzeczywiście czujesz podobnie jak w domu, że nie zmieniasz całego swojego sposobu myślenia. Czytałem te, te raporty Caritasu, ale ja myślę, że to jest jakoś mniej ważne. Bardziej ważne jest właśnie to, co Ty powiedziałeś, czyli to, że że my dzisiaj no, jesteśmy bliżej siebie, że my nawet nie wiedząc czasem, wchodzimy w, te, w to myślenie ewangeliczne, pomagając drugiemu człowiekowi, który po prostu jest w potrzebie. Y, jakbyś ty dzisiaj tak y, spojrzał do, do, w przyszłość trochę, zobaczyć, co będzie, co będzie dalej. I jak nas może to, nie wiem, pomóc, to, co się dzisiaj dzieje, w zbliżeniu się do, do Boga, do Ewangelii, do, 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 do Kościoła, w jakiś sposób, nie wiem, formacji. W, bo ja mam wrażenie, mówię o Polakach teraz, bo ja mam wrażenie, że my jesteśmy trochę tacy bardzo tradycjonalistyczni, tradycyjni, że dużo jest u nas form religijnych, a to, co dzisiaj się dzieje, czyli ta pomoc, te konkretne potrzeby, to wszystko, to, to cierpienie, z którym się stykamy, właśnie Ukraińców, którzy opowiadają o, o tych swoich przeżyciach, ono może nas zaprowadzić jakoś takiego chrześcijaństwa bardzo bliskiego Ewangelii, mam wrażenie. Nie tylko papież Franciszek o tym mówił, o tym, o tym Ewangelia nasza mówi, że, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bez uczynków jest martwa, bez uczynków miłosierdzia przede wszystkim. I według mnie teraz Ewangelia, czyli słowo, które się stało ciałem, Ewangelia się robi tym ciałem. Czyli ta wiara w wielu przypadkach tak naprawdę... Się, się Jakoś realizuje. Realizuje to... dokładnie, mhm. więc to jest ten, ten drugi, ale bardzo ważny wymiar e, wiary chrześcijańskiej Kościoła katolickiego. E, to uczynki miłosierdzia, wspólnota, która się zbiera tylko na modlitwę. E, z formacji, w Polsce pamiętam taki wyraz, takie kółko wzajemnej adoracji, adoracji tak. kadzenia. Tak naprawdę to w ogóle nie zmienia ani moje życie, ani życie moich sąsiadów, ani życie mego kraju. Po prostu ja czuję się dobrze, ale nie jestem w stanie zobaczyć e, e, potrzeby innej osoby. Ja nie mówię o tych Powiedzmy, biedakach i ludzi bezdom, bezdomnych, na rzecz których Caritas już działał tak, i które żebrzą w różnych krajach, w Włoszech tutaj i w Polsce też pod kościołami. Nie? Tylko to tak naprawdę, co, co robiliśmy zawsze, nie uczuwaliśmy tej pomocy, bo to były takie, takie groszy, tak naprawdę. Tutaj jest pomoc, która, która jest, jest potrzeba, która czasami nas przerasta. To, co um, doświadczyłem po prostu przez e, w ten ostatni weekend, przyjechała, do, do, przyjechała tutaj koleżanka e, ze swoją córką, e, swoim mężem, e, i ja miałam kupić im bilet, e, bo nie mieli pieniędzy, czyli karta nie funkcjonowała też e, na, 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 na pociąg do innego miasta, nie z Rzymu, bo oni przylecieli tutaj. Znaleźliśmy kogoś, kto ich odebrał, więc spotkaliśmy w mieście. Zjedliśmy jakiś obiad i ja kupiłem ten bilet, Kupiłem na ostatnie pieniądze. Na następny dzień mogłem po prostu pójść do, do ministra i, i po prostu poprosić, żeby znowu przyjął mnie na kartę. Minister na to... to jest taki ktoś w zakonie, kto nam daje Ty... pieniądze, jak potrzebujemy. Tak, nie tak. chodziło o ministra a tej finansów, no do panie, fiziki, do taki dokładnie minister finansów, tylko w, w Przełożony, programu. który odpowiada ta za to, żeby, żeby zakonicy trochę mieli. Żeby nie było, że jest kieszeni włoskiego jakiegoś hazardu Więc dostałem do więc, więc jakieś może tam 2-3 euro na tej karcie i może 5 euro w kieszeni I, i po prostu w tym samym dniu dostałem wielką ofiarę na rzecz uchodźców, która przerastała w 10 razy to, co wytraciłem, więc to po prostu daj i otrzymasz jeszcze więcej, i tutaj nie chodzi o rzeczy materialne e, przede wszystkim, a o to, to dobro, które z każdym dawaniem rodzi się w twoim sercu. Nie, i, i, I według mnie to, co, o czym wspominaliśmy i o czym jeszcze warto potwierdzić, to jest cud rozmnożenia tych ryb i tych te, 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 te chlebów, e, o których czytamy na stronach, na, na stronach Ewangelii, że, że nagle naród, który wczoraj jeszcze był biedny, pokazał tak naprawdę prawdziwą twarz chrześcijaństwa, że potrafimy pomagać, oddając wszystko, puszczając ludzi pod mój dach, oddając swoje jedzenie, swoje ubranie, swoje, swoje samochody i itd. Nie? E, ofiarując e, czas przede wszystkim dla tych ludzi, to jest też najważniejsze, po prostu oddać, a, a być z nimi. Nie? Ja tak się od początku tej wojny sobie też zadaję to pytanie, które wszyscy sobie zadają, pewnie gdzie jest Bóg, nie? Ja tak na, na takich moich osobistych jakichś modlitwach dochodzę do takiego wniosku, że Boga można właśnie w dwóch miejscach zobaczyć. Raz, że w twarzy tych wszystkich cierpiących, tak jak on sam powiedział, nie? że tam gdzie, w sensie, że jest z tymi, którzy, którzy cierpią. I z drugiej strony, nie, w odwrotnej perspektywie, że, że Pan Bóg się objawia przez dobroć, nie? że dobroć ta właśnie to wprowadzanie w życie, wcielanie w życie w Ewangelii po prostu uobecnia, uobecnia Pana Boga dla nas tu i teraz. Nie? No to dobrze nazwałeś to, co ja próbowałem jakoś ubrać słowa, że to jest to objawienie Pana Boga tak naprawdę, to co się dzieje teraz, w, w jakby odpowiedź na tę wojnę. Nie? Ludzie, ludzie, którzy mnie pytają często, bo codziennie prowadzę prawie kilkanaście rozmów z Ukraińcami, ale nie tylko, na pytanie, gdzie jest Pan Bóg, nie? To ja zadaję dwa pytania, oczywiście. To podprowadza pod, pod, pod do, do, do tego rachunku sumienia gneceńskie. Znajdź trzy momenty w, tej, w tych ciemnościach, za których chciałbyś podziękować, gdzie Pan Bóg do Ciebie przemawiał. Ale staram się każdej osobie podkreślić, chwileczkę, a gdzie dzisiaj Pan Bóg przemawiał do innych przez Ciebie? No właśnie, dokładnie. Bo jeżeli rzeczywiście ja wierzę w tą. Ee... W tej ciemności jestem przypełniony agresją i, i tracę nadziei. To tak naprawdę coraz mniej inna osoba w moich słowach, w moich uczynkach, w moich oczach, e, w moich rękach potrafi znaleźć Pana Boga, więc nie tylko ja muszę, muszę, muszę gdzieś go znaleźć, ej, ale również przeze mnie. Ten, 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 ten Pan Bóg działa. Nie? Tak, bo często Więc jak się ja... pytamy, gdzie był Pan Bóg, to myślimy właśnie też o innych ludziach, no nie? Dlaczego oni się zachowywali nie po Bożemu? Ale to jest dobre, bo rzeczywiście Do wtedy zadaje, powinniśmy zadać sobie samemu pytanie, dlaczego ja się w takim razie... powiedziałam, powiedziałam właśnie swojemu przyjacielu, który tam pracuje jako ksiądz na Ukrainie, mówię, słuchaj, masz twoje ręce, popatrz na nich, to są ręce Pana Boga teraz. Spójrz lustro, to jest twarz Pana Boga teraz i musisz pokazywać... Pana Boga, ludziom. Nie tylko pytać, gdzie, gdzie jest on w moim życiu, ale gdzie on dzisiaj przez ciebie działał w życiu innych. Tam się to jest dobra puenta schona, tej rozmowy. Puenta. Zwłaszcza, że ty się spieszysz dzisiaj na co? E, mam, na spotkanie jeszcze. Ta, no właśnie, właśnie, tak. Właśnie e, spieszę się na, e, na spotkanie z grupą z, e, z Kijowa. Okej. Okay. Oni teraz są rozproszeni w całym świecie. Po całym świecie, po całej Ukrainie. Ostatni raz widzieliśmy się w Kijowie, właśnie w kryptach, czyli pod bazyliką, czyli pod tym, jak to się nazywa, Soborem. Pod Soborem. Pod Soborem, głównym greko-katolickim na Ukrainie, w Kijowie. I miałem dla nich dwa spotkania biblijne. I parę dni temu zapytali, czy mogę poprowadzić. Będę mówił ta właśnie o duchowości w czasach wojny. I użyję Księgę Daniela. I okay. właśnie trzech młodzieńców, które mimo wszystko, mimo wszystko nie stracili wiary i wierności Panu Bogu i Pan Bóg ich wyprowadził. Tak, chociaż byli w sytuacji absolutnie jednoznacznej. Beznadziejnej. 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 Słuchaj, to jeszcze mamy prezent dla tych twoich gości dzisiaj od jednej z naszych słuchaczek. Nie wiem, bo to już słychać było jak... Tak, Panie do Bo ty to przyniosłeś dzisiaj, nie? Tak, jedna z naszych z ty... słuchaczek, Asia, którą serdecznie pozdrawiamy, była ostatnio w Rzymie. I jako, że w którymś odcinku, w jednym z odcinków. No mówiliśmy ja, nie? O, o landrynkach. O landrynkach i to był jakiś obraz czegoś tam. No to przywiozła nam polskie landrynki, Jest te samowite. właśnie klasyczne, o których mówiliśmy. No to dzisiaj na osłodzenie spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkie słuchaczy i, jak to się mówi po, po włosku, błonę kozy. Bo, tak, tak. Samych tak, dobrych tak, rzeczy, tak. samych dobroci. Dzięki wielkiemu. Pokoju nam wszystkim, przede wszystkim no, tak. sercu. Tak, amen. Amen. Dzięki, słowa. Dziękujemy bardzo. My dzisiaj dość spontanicznieśmy do tego podeszli, do tej rozmowy, dlatego jeszcze nie mamy wybranej książki, która będzie nagrodą, bo zawsze tak jest, że no, dzięki wydawnictwu Wam, który jest naszym partnerem, możemy jedną książkę czy dwie ofiarować naszym słuchaczom, więc wszystko będzie na Twitterze. Śledźcie nasz podcast jezuicki na, na Twitterze i tam będzie informacja, jak tę książkę e, dostać. Wiaczesław Oku, jezuita, był dzisiaj gościem Dziękuję. podcastu Pozdrawiam. Ryskiego. Bardzo dziękujemy. Cześć.